Proszę Państwa, no nie wypada mi się chwalić, ale wypada przypomnieć, że jeszcze miesiąc temu cytowałem taką piosenkę Wojciecha Młynarskiego w słynnej prowincji Guadalajara. Tam morał był taki, że unik zrobił byk. No i właśnie dzisiaj się przekonaliśmy, że byk zrobił unik. Na konferencji ambasadorów Unii Europejskiej ujawniło się, że Niemcy zaproponowały wyjście kompromisowe. Kompromis polega na tym, że rozporządzenie wiążące budżet Unii Europejskiej z oceną praworządności będzie utrzymane, ale zostanie uściślona nie tylko definicja praworządności na użytek tego rozporządzenia, ale w ogóle zasada, że powiązanie budżetu z oceną praworządności będzie dotyczyło tylko nielegalnych przekroczeń budżetowych. No to już jest, jak cię mogę, chociaż oczywiście jeszcze nic ostatecznie nie zostało zaklepane, bo to tylko taka konferencja ambasadorów, taka wymiana poglądów. Polska i Węgry, tak słyszymy, że na ten kompromis się zgodziły, także bardzo prawdopodobne, że wszystko zakończy się wesołym oberkiem. Chyba że Królestwo Niderlandów stanie dęba, no bo rzeczywiście tam Królestwo Niderlandów się strasznie na nas zawzięło. Parlament Królestwa Niderlandów podjął taką uchwałę zobowiązującą rząd, żeby Polskę oskarżył, zaciągnął przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Rząd ma czas do stycznia przyszłego roku, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A z kolei niemiecki owczarek Franciszek Timmermans, on też jest tam z Niderlandów, powiada: ani kroku wstecz, nie ustąpimy i tak dalej. No widać wyraźnie, że Polska jest bardziej podatna na kompromis, podobnie jak Węgry, a owczarki niemieckie nie. No, owczarki niemieckie to się zachowają tak, jak im każe nasza złota pani, powie do budy, i owczarek niemiecki pójdzie, schowa się do budy i stamtąd będzie najwyżej powarkiwał. Proszę Państwa, ale to nie tylko owczarek niemiecki, bo co teraz powiedzą Volksdeutsche? Co teraz powiedzą Volksdeutsche, którzy roztaczali tutaj apokaliptyczne obrazy, jak co to będzie z Polską, ajajajajajajaj, co to będzie z Polską, jak Polska to weto złoży. Warto tutaj się odnieść do pewnej rzeczy, otóż weto, do pewnego stanu prawnotraktatowego, otóż weto nie jest wymysłem Polski czy Węgier, nie jest żadną samowolką. Możliwość złożenia weta jest zapisana w traktatach i w związku z tym skorzystanie z tej możliwości nie jest żadnym przestępstwem. Po prostu państwa członkowskie, sygnatariusze traktatów, realizują w ten sposób swoje uprawnienia, jeżeli uważają, że tylko tak można zapobiec jakiemuś uszczupleniu państwowych interesów. W związku z tym tu traktowanie tego przez Volksdeutschów, to między innymi księcia małżonka, no tu jak taki, kurczę, człowiek był ministrem spraw zagranicznych, to nic dziwnego, że Polska wyszła na tym jak Zabłocki na mydle. Ale to nieważne, bo to tam książę małżonek jest człowiekiem renesansu, on może wszystko. No nie wiem, czy wszystko, bo to zobaczymy jeszcze, czy wszystko. W każdym razie, na razie jest na politycznej emeryturze. No i zobaczymy, jakie będą jego dalsze losy. Natomiast inni Volksdeutsche, którzy tutaj i utytułowani, i tak jak na przykład pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który wygłosił
kabotyńskie przemówienie, orędzie do narodu, tam nawiasem mówiąc, jak wysłuchałem tego orędzia, to nabrałem podejrzeń, że pana marszałka Grodzkiego, pana premiera Morawieckiego i pana prezydenta Dudę musi tresować ten sam pogromca, dlatego że oni zachowują się identycznie, te same gesty, taka sama modulacja głosu, przy czym pan marszałek Grodzki to już z tą modulacją przesadza, tak jak jakiś taki natchniony kaznodzieja. No mniejsza z tym. Nie będę się z niego naigrawał, bo to koń jaki jest, każdy widzi, także nie trzeba tutaj żadnych komentarzy. Na razie Judenrat Gazety Wyborczej, który tutaj chyba koordynuje akcję dezinformacyjną na terenie Polski, podał formułę, że Polska się zgodziła na niemiecką propozycję. Na pierwszy rzut oka ta formuła wygląda, jakby Polska i Węgry wywiesiły białą flagę, ale to nie. To przecież nie Polska ani nie Węgry zaproponowały kompromisowe wyjście, tylko Niemcy je zaproponowały. Niemcy, że tak powiem, zaproponowały zawieszenie broni. No to strona zwycięska na ogół zawieszenia broni nie proponuje, tylko po prostu dyktuje warunki pokojowe. Tymczasem tutaj mamy kompromis, zatem bardzo możliwe, że wszystko zakończy się wesołym oberkiem, chociaż oczywiście jakieś tam środki dyscyplinujące, ale nie od razu, tylko w jakimś tam czasie przewidywalnym, będą wobec Węgier i wobec Polski podejmowane, dlatego że zemsta jest rozkoszą bogów, a cóż dopiero takich owczarków niemieckich jak Franciszek Timmermans. O, w każdym razie przeciw świętami Bożego Narodzenia. Wszystko zakończy się wesołym oberkiem i będziemy mogli bez żadnego wstrętu śpiewać kolędę Cicha Noc, nawet jak ktoś nie będzie mógł wytrzymać, to po niemiecku Heilige Nacht, Stille Nacht, Heilige Nacht, prawda? No i proszę Państwa, to już przynajmniej jedna dobra wiadomość. Ale to nie jest jedyna dobra wiadomość, bo druga dobra wiadomość to jest taka, że polski rząd, podobnie jak inne rządy Unii Europejskiej, zakontraktował szczepionkę od razu w trzech firmach farmaceutycznych, w trzech koncernach, co pokazuje, że epidemia być może zmierza ku końcowi, dlatego że rynek szczepionkowy został podzielony między innymi między te trzy koncerny, bo jeszcze jest rosyjska szczepionka Sputnik, no ale to ona, wiadomo, to niedobra jest i tak dalej, tamte są dobre. Co prawda pojawiają się wzruszające wątpliwości, dlatego że na przykład umowa, jaką zawarł rząd Wielkiej Brytanii z koncernem Pfizer, polega między innymi na tym, że koncern zawarował sobie, że nie będzie odpowiadał za żadne skutki uboczne. No to nie jest to, że tak powiem, warunek budzący zaufanie do tej szczepionki. No ale rząd tutaj postanowił zaszczepić cały nasz nieszczęśliwy naród i podjął takie decyzje, żeby takie benefity, tutaj pan minister Dworczyk powiedział, że tym, co się zaszczepią, to będą benefity udzielane, ale powiedzmy sobie, te benefity to takie jakieś gówniane są, dlatego że no co to za benefit, że będzie mogło więcej osób zasiąść przy wigilijnym stole. No, mam nadzieję, że nie będzie tam policja czy jakieś tam macie nie będą tam inspekcji robiły w Wigilię. No więc to jest taka, i tak ludzie będą, jak trzeba, to będą siedzieć tyle, ile tam ich się zbierze. No i że tam nie będą musieli nosić maseczek. No to już jest coś, ale to za mało. Moim zdaniem taki benefit to niewiele osób zachęci. Tym bardziej, że jak powiadam, no
nie ma całkowitej pewności, czy te szczepionki nie mają żadnych skutków ubocznych. No, raczej tam nawet takie grono lekarzy utytułowanych profesorów nauk medycznych zwróciło się do pełnomocnika pana premiera od spraw epidemii, żeby trochę się opamiętał. On ich tam skarcił za ignorancję i tak dalej. Widać, że dwie szkoły są w środowiskach lekarskich. Już tam merytoryczna strona umyka w popłochu, natomiast istotne jest, czy ktoś się opowiada za szczepionkami, czy tak ma wątpliwości co do szczepionek, bo rozkaz jest taki, żeby nie było żadnych wątpliwości. Moim zdaniem rząd by lepiej zrobił dla przekonania obywateli, żeby się tam szczepili, jakby w charakterze benefitu zaproponował roczne zwolnienie podatkowe dla obywatela, który się zaszczepi, że nie będzie musiał płacić podatku dochodowego. No, myślę, że to więcej osób by się wtedy zaszczepiło, nawet wodą destylowaną z rozpuszczonym cukrem pudrem, albo by wyłudzałoby zaświadczenia, te certyfikaty szczepienne. Proszę Państwa, tu rząd podkreśla, że ta cała akcja szczepionkowa będzie dobrowolna. No to tu widzimy, jak są benefity, to będą i zniechęcające przedsięwzięcia podejmowane. No już niektóre są znane, na przykład nie będzie można wsiąść do samolotu, a być może nawet do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet i tak dalej, jak to Maryla Rodowicz śpiewała. No więc myślę, że jak tak dalej pójdzie, to i do sklepu nie będzie można wejść bez certyfikatu. Tam jakiś Cerberów się ustawi i oni będą sprawdzali, o wy obywatelu, nie szczepiliście się, to wątum ze sklepu, kit z okien wyjadajcie, a nie tam będziecie tu kupować sobie żywność. A jakże, jeszcze by tego brakowało. No i pan profesor Simon, to on idzie chyba najdalej, bo powiada za głupich nas wszyscy uważają, cała Europa się z nas śmieje. No, wydaje mi się, że trochę ma wąskie pojęcie o Europie pan Simon. Nie wiem, gdzie on bywał, gdzie żeś ty bywał, czarny baranie, bo na przykład rząd szwajcarski nie kupił tych szczepionek, także a Szwajcaria, no co tu o niej powiedzieć, państwo wcale nie tak źle rządzone i można powiedzieć, że znacznie normalniejsze od innych państw europejskich. W dodatku jeszcze nie należy do Unii Europejskiej, bo nie chce. I chyba słusznie i chyba ma rację, że nie chce. Powinniśmy wyciągać z tego wnioski. Ja o tym mówiłem jeszcze w 2003 roku, jak było referendum w sprawie Anschlussu, że o Szwajcaria nie chce należeć do Unii Europejskiej. No i co, ale to mówili tam ci oponenci, moi partnerzy w dyskusji, że a Szwajcaria to co innego, Szwajcaria jest bogata. No to prawda. Mówiłem, owszem, tak, Szwajcaria jest bogata, ale przecież nie dlatego, że zapisała się, nie wiem, do Unii Europejskiej czy do kołchozu jakiegoś i spadł na nią deszcz złota i dlatego jest bogata. Nie. Jest bogata dlatego, że się rozsądnie, roztropnie rządzi, no to my też się rządźmy roztropnie, no ale gdzie tam marzyć o tym, żebyśmy się rządzili roztropnie, jak tutaj rotacyjnie rządzą z Polską trzy stronnictwa, ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. To w takich warunkach o żadnej roztropności rządzenia mowy być nie może. Proszę Państwa, rząd jeszcze planuje i to chyba będzie szybko wdrożone, bo jeszcze zanim się rozpocznie akcja szczepienia, to w lutym ma się rozpocząć, tam na przełomie stycznia i lutego, żeby zaangażować celebrytów. No to bardzo słuszne posunięcie. Jak celebryci zaczną reklamować szczepionkę, to na pewno wielu ludzi przekonają. Ja tutaj w czynie społecznym proponuję takie hasło, żeby powiązać
sprawę szczepionki z takimi modnymi trendami obyczajowymi, że weź szczepionkę przed stosunkiem, że szczepionka lepsza od Viagry, że tylko szczepionka bezpieczna przeciw ciąży jest skuteczna. No to wtedy również uczestniczki rewolucji macic pewnie by się zaszczepiły jedna przez drugą, bo to wiadomo, seks bezpieczny wtedy można by uprawiać. No a jeśli chodzi o niektórych celebrytów, to mógłby Teatr Powszechny wystawić taką sztukę, że najpierw wszyscy aktorzy biorą szczepionki, potem się rozbierają do naga, ale nikt ubrania nie pilnuje, tylko odbywają potwornie długie koitusy. No to na pewno by zachęciło szerokie rzesze obywateli do wypróbowania tego cudownego środka. Proszę Państwa, widzimy, że czekają nas bardzo wesołe przeżycia, tym bardziej, że no, tu Polska cała jest wstrząśnięta wypowiedzią ojca Tadeusza Rydzyka, który tam na uroczystości jubileuszu Radia Maryja, odnosząc się do spraw pedofilii wśród osób duchownych, powiedział, zwrócił uwagę, że no, któż jest bez pokus, tam tylko Matka Boska była wyjątkiem, a tak, no to wszyscy. Muszę powiedzieć, że nie jest to pogląd jakiś oryginalny, bo poeta jeszcze przed wojną zwrócił na to uwagę w takim wierszu, który się zaczynał: nie ma róży bez kolców, nie ma kraju bez golców, nie ma karesu bez interesu i tak dalej, i tak dalej. No i tam dalej było tak, że nie ma dnia bez pokus, nie ma pokus bez hokus. No więc tutaj i pokusy, i hokusy są na porządku dziennym, ale straszliwe oburzenie tam we wszystkich tych kręgach, nawet wśród osób duchownych interweniował sam prymas, jego ekscelencja, prymas Polak. No to jak już z taką poważną zastawką tam się wszyscy spotkali, no to ojciec Rydzyk złożył samokrytykę, że został źle zrozumiany i tak dalej. No, zobaczymy, czy przyjmą tę samokrytykę do wiadomości. Proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tu oczywiście ten klangor w sprawie pedofilii wśród duchowieństwa jest podnoszony, ale proszę zwrócić uwagę, że on służy do przykrycia z problemu lawendowej mafii wśród duchowieństwa, problemu sodomitów wśród duchowieństwa, bo wszyscy zawrzeli oburzeniem, tam ojczyk Górzyński tam się odezwał nawet z czeluści holenderskich, ale wszyscy zawrzeli oburzeniem na ojca Rydzyka. Tymczasem jak przewielebny ksiądz Haramza ujawnił, że ma tu partnera takiego, z którym też odbywa potwornie długie koitusy, no i tylko przez taki takt nie powiedział, że jak obciągnie lach temu swojemu partnerowi, to natychmiast idzie mszę odprawiać posilony zawartością ejakulatu. No, proszę Państwa, widzimy, że duchowieństwo się bisurmani, jak nie w jedną, to w drugą stronę. No, ale być może, że przyjdzie jakieś otrzeźwienie, proszę Państwa, nareszcie jakaś dobra wiadomość się pojawiła w tych różnych takich tutaj rozterkach, jakie przeżywamy. Otóż izraelski generał, tam pełnomocnik rządu do spraw przestrzeni kosmicznej, ujawnił, że Izrael i Stany Zjednoczone od pewnego czasu, całkiem długiego podobno, utrzymują kontakt z kosmitami. Taka cywilizacja jest międzygalaktyczna i tam mają rezydencję na Marsie pod powierzchnią, powiada generał. No i w dodatku ci kosmici, to jest
ktoś na szczególną uwagę zasługuje, ci kosmici nie są antysemitami. No przynajmniej ktoś nie jest antysemitą na tym świecie. Jak tu się nie cieszyć, proszę Państwa, to jest dopiero wiadomość, tym bardziej, że wkrótce tutaj możliwe, że zapadną decyzje w tej sprawie, mianowicie Światowy Kongres Żydów wpadł na pomysł, żeby w ramach walki z antysemityzmem wszystkie kraje przeznaczały 200 produktu krajowego brutto na ten cel. No nie wiem, czy będą same to wydawały, czy będą musiały wpłacić do Światowego Kongresu Żydów, a być może do kosmitów, bo ktoś będzie skutecznie walczył z antysemityzmem na planecie, jeżeli nie kosmici, którzy nie są antysemitami. No dlaczego nie są antysemitami? To jest proste. Najwyraźniej na innych planetach nie ma Żydów. No to też jest dobra wiadomość i tym optymistycznym akcentem kończę to spotkanie z Państwem. Do zobaczenia, do następnego razu.